A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie z strony Melusk na dzisiejszym odcinku z Maragonem. Jest to drugi odcinek z tej serii. Nazwałem to sobie serią, można tak powiedzieć. No i ta seria będzie kontynuowana w każdy środę i czwartek, bo jednak przemyślałem to i będzie zawsze odcinek w środę, czwartek, chcę być systematyczny. No i co, będzie taki bardziej filmiki vlogowe, u mnie co się dzieje, co zdobyłem, jak mi idzie, co się stało na świecie, no i co może zakupiłem też, tak? A więc tak, na pewno na początku sobie zbijemy ochydziarza. Miałem w ogóle plan, żeby zrobić wojnę elit, no ale to się nie udało. No i co, logniemy sobie teraz na Manticorkę, zbić sobie te wszystkie dwa, które mi tutaj przeszkadzają na minutniku. Ojojoj, a my jesteśmy tutaj. To się przejdziemy. Co chciałbym poruszyć, jakiś temat w tym odcinku. Dziękuję za aktywność pod poprzednim odcinkiem. Myślę, że to i tak spoko wynik, jaki tam był, bo tam prawie było 8 łapek w górę. No jak na pierwszy odcinek to i tak bardzo dobrze. Tym bardziej, że ja teraz nie robię live'ów z powodu właśnie internetu. Będą live'y oczywiście, będą się pojawiały, to będzie jakiś konkursik zawsze, więc wpadajcie do mnie, ustawcie sobie dzwoneczek, że zawsze wam przychodziło właśnie takie powiadomienie. I będzie, myślę, że będzie git, dobra. Na łowcy się nic nie zmieniło. Biję sobie Manticorkę, latam, czasami padnę. Padłem przed chwilą na burku z typem, ponieważ się nie wyleczyłem, nie miałem potęgę, to dobrze, bym się nie cofnął. O, Manticorka mi dużo zdała. Dobra, czy coś się respi? Nie, ale zobaczymy sobie aukcję. Na kulfurzaku moim. Na 227 paladynie. Tak się prezentuje nasz cykl nowy. Jakby ktoś nie wiedział, to jestem w klanie drużyna Actimela. No i właśnie wszystkich zachęcam. Wpis 500 DM, polecam bardzo serdecznie, sympatycznie ludzie. Zobaczymy coś ciekawego na aukcjach. Dobra, tutaj nie wiem po co to sprawdzam. Zbroja z przewodnika za 1 PG była za 2.1 ostatnio, ale to była na magiczne. Dobra, korona jest wystawiona. Korona jest wystawiona, jest hełmik wystawiony. No dobra, fajnie, tylko że nic właśnie na mnie nie ma oprócz tego. Ale nie mam tyle pieniędzy, żeby to kupić, szkoda. Kiedy to spadło? Drugiego. Z butów też nic ciekawego, bardziej mnie interesują właśnie rękawice. Rękawice. Tylko że na 144 pola. Interesuje mnie ten pierek, jeśli ktoś jest właścicielem, to takiej ceny niestety nie dam, ale możemy się dogadać w jakiś inny sposób. No ten pierek też ładna cena, nie powiem, tanio nawet. Naszyjniki mnie interesują, no ogólnie spoko. Przejdziemy sobie na pająka na szybko. Aj teleporocik. I lecimy sobie, nie? To jest strażnik Tchuzal, nas przypuści. Co mogę powiedzieć, no... Jeśli ktoś zaczyna gierkę, to naprawdę polecam ten świat. Chciałem poruszyć też temat ogólnie Margonem. Jak, co, jak, czy warto jeszcze grać, zaczynać, jeśli ktoś gra, słyszy o tej grze pierwszy raz. Chciałbym zacząć. Ogólnie były boty, botów jest teraz coraz mniej. Teraz administracja się postarała po roku czasu, gdzie w ogóle nie było nic z tym robione. Wpadło antykapcza, wpadło około 10 tysięcy banów kont. Z wszystkich tej fali banów, ostatnia fala banów było prawie 5 tysięcy banów. Naprawdę znane osoby zostały bana. I myślę, że to była bardzo dobra decyzja, że administracja nie patrzy, że ktoś jest naprawdę znany w tej grze. Po prostu było używane, to było używane. Kończymy z tym panem, koniec, popanie. Planuję też zrobić sobie postać na Berufsie, ale to bardziej przyszłościowe coś i raczej pod kica bardziej. Z klanem, żeby bić. Nie ma na pojęcia. Dobra, to sobie legniemy zaraz. A ja wam chciałbym pokazać na moim zatorzaku.
czyli na Narwalcie, na świecie prywatnym, gdzie sobie gram. Wbiłem sobie 228 level i plan jest taki, że ja sobie będę farmił pieniądze, póki nie dostanę zaproszenia na kolejną postać. Mam dzisiaj dostać właśnie zaproszenie na kolejną postać, którą sobie kupiłem. Na drugą postać wbijam na 214, farmię na 214 z tymi torbami, a tą postać przebijam na 300 poziom. Wbiłbym tak spokojnie ten 300 w tydzień, jak nie dwa. Tylko problem jest taki, że nie mam esełek, a ja mam budżet jakiś tam ustalony swój na tą grę i tak już sporo wydałem. Kupiłem dwie torby właśnie pod farmienie pieniędzy i z jednego przejścia na berkach, na drakach, przepraszam, wychodzi około właśnie 12M, 13M, zależy ile i unikatów, jakiego typu przedmioty. Mógłbym oczywiście więcej dostać za to, jakbym poszedł do Kendala. Ale to też wiąże się z czasem, tak? Nie mam też tyle kamyków, żeby tak robić. Nie wlę do tuni na szybko i sobie wracać spokojnie na piechotkę. Biłem dzisiaj Mulher. Niestety była pusta. Ziomek mi napisał, żebym się przyzwyczajał do tego. No nic dziwnego, jak się bije Mulher, zazwyczaj tak jest. Ale powinno tak czy siak coś spaść. Biłem już chwilę temu, więc może się zrespiła gdzieś. Ale szukać jej dzisiaj nie będziemy, tylko farmię sobie torby i myślę, że na tym skończymy odcinek. Pogadamy sobie trochę. I co? Będę robił zakup, hełmik na 190 Mulher. Na następnym odcinku będziecie już widzieli, jak ja go noszę. Oczywiście te dwie legendy będą właśnie na tym magu, którego będę robił. Drugim na 214, żeby bić sobie tą sektę. Żeby bić sobie przyzywacza, może z jakimś klanem, chociaż wątpię, bo to są... Są trzy klany i raczej jeden dominuje wszystko, z tego co zauważyłem. A pozostałe klany to są takie, że są jakieś granice i mamy ustalone jakieś tam, mają ustalone tam jakieś wejścia. No, jest dużo osób, które mają właśnie ten 400 level, 500, a tutaj jest przewaga niestety on. Czyli 500 cię ściąga na hita niestety. I przewaga levela jest istotna, jedynie w... Co jest fajne właśnie na tym świecie, nie wiem czy są też na innych światach, tak? Ale są krwawe czwartki, to znaczy, że przewaga jest off. I za każdy level, każdy co 10 leveli dostaje się tam jakiś punkt na forum, bo tam się zbiera, trzeba wysłać screena grobu i panelu walk. I to już spoko, można też sobie postać na 2. Jeśli jakiś typek ma 500 poziom, masz lepsze EQ, to... Myślę, że w tym dniu sobie postoisz. Wiadomo, że jak ci przyjdą w dwóch czy trzech, to już raczej nic nie zrobisz. No ale mówię, ja na razie się ten 300 nie zapędzam, ponieważ myślę, że to nie jest zbyt dobry pomysł jak na razie. No. I myślę, że tak będzie ok. Muzyczka przestała grać, ciekawe. Łączymy sobie jakąś inną. O, tą na przykład. Dobra, niech sobie leci. Reklamka! Ojoj, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Jakiś Valorancik. No i teraz leci muzyczka. I tak, no i tu się dosyć spoko farmi te pieniążki, mówię. Tutaj legendy nie są zbyt drogie. Ja mam taki plan, że codziennie przez rok, takie moje postanowienie noworoczne, bo trochę zaniedbałem ten świat, bo jestem tu od poprzedniej rekrutacji, czyli od 3 marca. I tak naprawdę tylko jedną postać miałem i na nią nie wchodziłem, bo bardziej na perkun się skupiałem. I teraz planuję przez cały rok codziennie po 150M farmić, albo i więcej. Nie dość, że to mi da dosyć fajny budżet na jakieś EQ, to dodatkowo będę bogaty. Nie no, po prostu mam takie postanowienie, co z tymi pieniążkami będę robił, to się zobaczy, raczej na EQ pójdzie. Raczej na początku chcę tego maga 214 wylegować, potem będę się bardziej tutaj starał tego maga na 300 go robić. Ale to wiadomo, to są przyszłościowe plany. Myślę, że co odcinek będzie się zmieniało, a też muszę mieć czas nagrania na perku z moim klanem. Tam raczej sobie stoję na 2, na ochydziarzu, na burku. Więc myślę, że tak to wygląda. Zbijemy sobie Berherta, bo chyba stoi. Berherta, nie wiem nawet czy to dobrze mówię. To M2 nie dość, że i nigdy nie biłem. Jeszcze i nie ma.
Czy ją ktoś zbił? Bo tutaj ziomek szukał Muller. Ma. Ja mu napisałem właśnie, że ja ją zbiłem niestety. No i tak to wyglądało, nie? A jak mówiłem, nawet jakby unika spadł, byłoby spoko, bo bym go strzelał tu nie. A tu pusta, jak tak mówię, co? Jakiś bug? Odświeżyłem, ale niestety, no. Będę starał się też robić właśnie takie miksy Herosów. Szkoda, że nie nagrałem tej Muller, bo już bym miał jeden do bicia. No ale skoro ten był pusty, więc nie żałuję tego bicia. Ale mówię, jak będę miał więcej postaci, spodziewajcie się miksów Herosów. Przeróżnych, jakieś bicia 2. Z takich vlogowych odcinków, myślę, że takie dwie serie będą się pojawiały na razie na kanale, czyli takie miks Herosów. Mam też w planach robić wywiad. To jest zarządczynią tego świata Lailen. Jest to pierwszy świat prywatny, więc myślę, że taka osoba jak ona jest na pewno znana, jak i będziecie ciekawi tego wywiadu, jak ona sobie radzi z tym światem, ale mówię, napisałem do niej na skrzynkę, napisałem na PW. Na razie jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Myślę, że to bardziej jest kwestia jej przemyśleń, o co tu chodzi i tak dalej, ponieważ jestem świeżym kanałem argonemskim, nie ukrywajmy. No i się będę starał takie właśnie wywiadziki robić ze znanymi osobami, z zarządcami światów prywatnych. Wiadomo, że na przykład zarządca Sypno się nie zgodzi na takie coś, bo wiadomo, jakie byłyby pytania do niego. Więc na razie o tym nie planuję. Może jak się zmieni. Za niedługo się zwalnia też slot na nowy świat prywatny, ponieważ Rebus upada. Dlatego myślę, że postaram się też zrobić z osobą, która będzie miała ten świat prywatny. Postaram się tam wejść na ten świat, pograć tam, ogarnąć wam jakieś zaproszenia, ale to mówię, to zależy od was, jak i od waszych, od moich zasięgów. Dlatego zostawiajcie te łapki, subskrypcje, podajcie znajomym ten filmik. Oczywiście, ile już filmik trwa? Trwa już 12 minut, myślę, że w 3 minuty się wyrobimy. Jak nie, to będzie koło 20 minut, tak? No i tak to wygląda u mnie. Ja sobie, no mówię, tutaj sobie expię na razie. Tego maga na razie zostawiam w spokoju. Chcę sobie farmić na jakieś jaku. Wiem, że miałem nim wbić 300, już bym spokojnie miał 240-250 level. Jakbym się do tego przyłożył, no ale mówię, wolę sobie wyekspić hajsik. Póki są te legendy tam na mnie, to czemu nie, tak? No, więc tak to wygląda. Dobra, i może akurat Muller spotkamy. Możecie napisać, gdzie gracie, na jakim świecie. Może zagram z wami kiedyś tam, jak dostanę jakąś dobrą ofertę klanu, czy też ktoś mnie zachęci. Mam klan na perku swój własny, z takim panem jednym, na Renegata, ponieważ ten przedział bardziej taki upadły jest, niż bardziej żywy. Tego jakby ktoś chciał do klanu, tam nie ma wpisowego aktualnie. Strona klanowa jest zrobiona u grafika. Myślę, że ten klan powinien wypalić, więc wszystkich zapraszam serdecznie do tego klanu. Myślę, że Renegata jak najbardziej chciałby każdy bić. A że tam jest przedział upadły, to myślę, że zdominujemy razem wszyscy ten przedział bardziej i te dwa, które tam się kręcą dookoła tego przedziału. Od setnego do 114 myślę, że to taki przedział. Jeśli ktoś ma niższy level, nie ma problemu. Dogadamy się jakoś, tylko do mnie napiszcie na skrzynkę lub na maila, który macie w informacjach na YouTubie o mnie. Odczytam, odpiszę. Pogadamy, nie? O, zbugował się pan mag mój. Czego możecie się spodziewać na tym odcinku? Też raczej vlogowego odcinka, ale może też wlecieć jakiś mix lub wojna 2. Myślę, że to będzie takie spoko nawet. No, więc tak to będzie wyglądało. No, ale na razie, no mówię. Wygląda to tak, że se logam na te dwa, zaraz bijemy sobie żelazo rękiego ochciarza. I na tym chyba zakończymy. No i ten torb bym chciał wypełnić, tak? Na Narwals, jeśli byście chcieli zagrać. No, rekrutacja była dawno dosyć. Myślę, że będzie też za jakieś... No nie wiem, to nie zależy ode mnie. Myślę, że może jakaś być rekrutacja w przyszłości, bo tutaj... Raczej serwer jest pusty i raczej nikt tutaj jakoś za bardzo na czacie ogólnym świata nie pisze, ani... Raczej klanowo wszystko jest, bo ja nie mam klanu. Będę miał za niedługo klan, z tego co się dowiedziałem.
jako osoba, która z tym założycielem musi ogarnąć się i wejść do gry, żeby mnie dodać. Lub po prostu, nie wiem, bo tam ziomek pisał, że ona musi wejść i muszę ja być, bo ona chce ze mną pogadać coś takiego. No, nieważne, nie? Dobra, logniemy sobie na mojego wojownika. W ogóle dzisiaj mi wbił jakiś gościu, no powiedział, że mag, nie? Ja go biję z gierką i starczą, nie? Jak ja jestem debil. Ledwo co wygrałem, nie? On był w herach samych, nie? Więc tak to wyglądało. No i pusty, wiadomo. Sobie logamy z powrotem. Dzisiaj taki filmik bez cięć, myślę, że spoko. Myślę, że spoko. No i mówię, myślę, że wam się spodoba takie vlogowe filmiki. Bardziej, że większość youtuberów margonemskich właśnie nie ma takiego kanału, gdzie jest dosyć systematyczny. Daje raczej filmiki, kiedy mu się podoba. Chociaż też znam takie osoby, które właśnie normalnie wrzucają filmiki. I są to raczej ci nowsi youtuberzy. Ników nie pamiętam, ale oglądałem ostatnio tego pana jednego. Oglądałem takiego pana ostatnio właśnie. I co? Jeszcze 43 przedmioty. To myślę, że nie będziemy do końca tego brać. No i tak to wygląda. Jest 15-minutowy filmik, 16 nawet. Więc myślę, że jest ok. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Napiszcie coś w komentarzu, ja wam odpiszę i dam serducho. Siemka, z tej strony był Malusk.